Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Dzisiaj zgodnie z waszym życzeniem wyrażonym na naszym fanpage'u wideo prezentację w ankiecie opowiem o swoich wrażeniach z ostatniego marszu KOD, to jest z marszu 4 czerwca 2016 roku. No wiadomo, marsz w rocznicę ważnego wydarzenia. Ważny marsz, zwłaszcza, że KOD już coraz oficjalniej staje się formacją polityczną. Już pojawiają się nawet sondaże, w których to KOD jest brany pod uwagę właśnie jako formacja polityczna. Wygląda też na to, że w niektórych przynajmniej sondażach taka formacja KOD wygrałaby z PiS-em. Robi się więc już coraz bardziej profesjonalnie, albo można powiedzieć poważnie. No właśnie tego profesjonalnie to jakoś tam specjalnie nie widać. I tutaj mi się zaczyna to wszystko bardzo nie podobać. Powiem szczerze, byłem na marszu KOD, byłem jak zwykle z otwartą głową, byłem po to, żeby z ludźmi porozmawiać. Ci, którzy oglądają mój kanał, wideo prezentacje, wiedzą, że ja bardzo lubię merytoryczną rozmowę i wiedzą, że ja nawet nie mam problemu, żeby usiąść do merytorycznej rozmowy z nawet z byłym pułkownikiem UB czy SB, się wie, czy UB z SB myli, no służb bezpieczeństwa, kąt wywiadu, no PRL-u, no straszna rzecz, no ale nie ma problemu, jeżeli człowiek jest kulturalny, miły i chce merytorycznie rozmawiać, to ja z każdym merytorycznie będę rozmawiał i ja nie obrażam swoich rozmówców, tak jak to niektórzy mają w zwyczaju, ja staram się przekonać. I właśnie z takim nastawieniem poszedłem na marsz KOD-u, między innymi dlatego, że ostatnio PiS bardzo dużo schrzanił, nie bójmy się tego słowa, i myślałem, że ci ludzie będą chcieli porozmawiać właśnie na ten temat, że tutaj są, protestują przeciwko rządom PiS-u i jakiś konkret, prawda? Na tych konkretów może być bardzo dużo, bo ostatnio na przykład został nie tyle wprowadzony, co zapowiedziany projekt Mieszkanie Plus. O tym projekcie za kilka dni będzie vlog oddzielny na kanale. Jest to projekt, który już bardzo zaszkodził polskiej gospodarce, a jeżeli zostanie wprowadzony, zaszkodzi polskiej gospodarce jeszcze bardziej. I tutaj ludzie, którzy mają odrobinę właśnie takiego pojęcia ekonomicznego, to od razu, jak tylko czytałem ten projekt, o Boże, oni zarżną budowlankę. Do tego jeszcze jest to projekt ewidentnie niesprawiedliwy społecznie, tam pod pretekstem pomagania kolejnej grupie społecznej. Tak naprawdę jest coś takiego, że dlaczego niektórzy mają wziąć kredyt, jak ja to mówię, dożywotni, tak? Na przykład z ratą 1000, 2000, 3000 złotych na 30-40 lat, do tego, żeby mieć gdzie mieszkać, a drudzy będą mieli wynajęci po jakieś totalne grosze mieszkanie od państwa. To jest po prostu niesprawiedliwe społecznie, tak? No i oczywiście można mówić najbiedniejsi, tylko że w pewnym momencie to już się robi tak, że cofamy się do komuny. Za komuny właśnie było tak, że ludzie mieli bardzo niskie pensje, przez to całe masy ludzi było najbiedniejszych, za to państwo łaskawie dawało obywatelom, między innymi dawało im mieszkania. Także cofamy się do komuny, to można bardzo ładnie punktować. Sądziłem, że właśnie na marszu przeciwników PiS, no bo to jest oficjalnie marsz przeciwników PiS, tam co chwila latają jakieś hejterskie piosenki, jakieś hejterskie takie okrzyki, jakieś takie hejterskie transparenty, łącznie z tym, że kogoś chcą wsadzać za kratki, tego typu rzeczy. No to jest anty, to jest tak chyba oficjalnie anty-PiS, oni się z tym w ogóle nie kryją. No to sądziłem, że teraz no świetny argument. Drugi argument, no jak, nie wiem, czy oni lubią Kościół, czy nie lubią Kościoła, ale mam wrażenie, że przynajmniej przez to, że PiS jest ewidentnie dogadany z Kościołem, z Episkopatem, przez to na przykład w tej ustawie, która ma chronić naszą ziemię, znalazł się zapis, że w zasadzie Kościoła nie dotyczą te obostrzenia, oczywiście innych związków wyznaniowych też, ale w Polsce największy związek wyznaniowy no to jest właśnie Kościół katolicki. No to też można bardzo ładnie pojechać, bo przecież ostatnio wyszło, ile to, co prawda samorządówka, co prawda Kraków, ale jednak, ile to dopłaci do Światowych Dni Młodzieży i czy to jest fajne, czy to jest niefajne. Jasne, że do przeróżnych innych imprez, w tym świeckich, też się od groma dopłaca, że do tych
że chociażby do euro miasto dopłaciło masę pieniędzy, a ta promocja to taka nie wiadomo jaka. Jasne, że do świeckich też się robi. Ale to jest kościelna i dopłacili, można było o tym porozmawiać. Właśnie myślałem, że może będzie jakaś merytoryczna dyskusja, bo może pamiętacie, już byłem na poprzednim Marszu Kodu, tym słynnym majowym, na którym było bardzo dużo ludzi i tam wyraziłem bardzo taką fajną opinię, że szanuję i lubię tych ludzi, którzy takich normalnych, którzy chodzą w Marszu Kodu, ponieważ to są polscy patrioci, którzy chcą dobrze dla kraju. Tyle tylko, że patriotyzm, całe to dobro tych ludzi, którzy tam chodzą, jest cynicznie zawłaszczane przez cynicznych liderów, którzy wykorzystują tą pozytywną energię tych ludzi, żeby ją tak zmienić, przebiegunować o 180 stopni i zrobić z takiej pozytywnej energii troski o kraj energię hejtu na PiS i na bazie hejtu na PiS, żeby oni znowu mogli wrócić do władzy, prawda? Także ludzi szanuję, lubię i tak dalej, ale natomiast może nie do końca. No, tych ludzi, którzy wykorzystują innych ludzi, to ja nigdy nie będę lubił i uważam, że to jest nie fair. Taką wyraziłem opinię i teraz, i później zrobiłem relację z tego. No na początku mieliście obrazek taki z tamtej miniaturki, można sobie odtworzyć właśnie ten pół godziny tego, jak ja rozmawiam z ludźmi na Marszu Kodu. I niech mi nikt nie powie, że tam na tym filmie pół godziny, on specjalnie ma bardzo mało cięć. W czasie rozmowy z ludźmi staram się cięć nie robić, żeby nie było, że cokolwiek zmanipulowałem. Tam są całe wypowiedzi ludzi. Ludzi zatroskanych o Polskę, tyle tylko, że ludzi niestety nie wiedzących, co robią. Ludzi, którzy mówią, że konstytucja jest gwałcona, no jak się ich zapyta, a w jaki sposób, to nie wiedzą jak. Ludzi, którzy myślą, którzy uważają, że PiS to zło i wszystko, co robi PiS, to niedobre, a jak się ich pyta, na przykład, czy wszystko, co PiS, to złe, tak? No tak, 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 tak. A 500 plus ci się podoba? No tak, nie, no 500 plus to jest fajne, nie? Albo wszystko, co PiS robi, to złe, a co konkretnie, nie wiem. Jestem za bronieniem konstytucji, bo każdy Polak powinien znać konstytucję na pamięć. A kiedy uchwalono tą konstytucję? Nie wiem. Już nie mówiąc o tym, że pewien w ogóle lider Kodu, znaczy polityk, który tam się na Kodzie próbuje wybić, no to mylił obecnie obowiązującą konstytucję z konstytucją 3 maja, tak? Także to mniej więcej jest taki klimat. Naprawdę, szacunek u mnie był zawsze dla ludzi, niekoniecznie szacunek dlatego, że oni byli ogłupiali. Oni po prostu, widać było, że ci ludzie tak idą, bo wszyscy idą, bo im powiedzieli, że PiS to zło, a byli niestety, no tu muszę tego powiedzieć, przepraszam, ale zbyt głupi, żeby zadać sobie pytanie, ale dlaczego ten PiS to zło? I ja nie mówię, że PiS nie jest zły. Ja nie jestem pisiorem, ja widzę w PiSie bardzo dużo złego. Na początku przecież powiedziałem chociażby dwie rzeczy, które mi się nie podobają. Ale ja jestem świadomy, ja wiem, co mi się nie podoba, ja umiem na ten temat dyskutować. Ludzie, którzy chodzili w Marszu Kodu, nie. I to jest właśnie najgorsze. To jest nawet dużo gorsze od tego, jak bardzo ten marsz został zawłaszczony przez polityków. W internecie w tej chwili chodzi takie zdjęcie z tak zwanym wujkiem Adolfem. No, ktoś zrobił zdjęcie, gdzie banda ludzi około 40-50 lat idzie za transparentem Młodzi Kod za demokracją, to już samo w sobie internauci już prześmiewają, ponieważ co? Hola, 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 jacy młodzi, jak oni mają 40-50 lat, to gdzie są ci starzy? No w szpitalu geriatrycznym, a może jadą na wózkach inwalidzkich, bo są już za starzy. Niektórzy się tam śmieją, że tam jest właśnie taki człowiek podobny trochę do Adolfa Hitlera. No to jest śmieszkowanie internetu. Mnie tutaj osobiście dużo bardziej się nie podoba, że w pierwszym rzędzie idzie trzech panów. Jeden pan jest winny swoim dzieciom kilkadziesiąt tysięcy złotych, tak, swoim dzieciom. Ponieważ jeśli ktoś nie płaci alimentów zasądzonych przez sąd, to nie okrada swojej byłej żony. Okrada swoje dzieci, których jest obowiązkiem jego psim jest utrzymywać swoje dzieci. Spłodził, to niech ponosi konsekwencje. Jak będę słuchał, że on pomaga swoim dzieciom, on nie pomaga swoim dzieciom. On, jego psim obowiązkiem jest je wychować, bo nie jesteśmy królikami, które biegają po łące, zapładniają co popadnie, a potem matko martw się, ponieważ byłaś głupia i dałaś pi, 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 pi. No nie, jesteśmy ludźmi cywilizowanymi
i bierzemy odpowiedzialność za swoje potomstwo, niezależnie od tego, jak bardzo nienawidzimy matki tych dzieci. To są dwie różne rzeczy. Zdaję sobie sprawę, że w Polsce sądy rodzinne są dziwne, że mężczyzna ma praktycznie bardzo przesrane na rozprawie rozwodowej, że mężczyzna ma dużo problemów potem z uzyskaniem opieki nad dziećmi, że mężczyzna ma prawo, ma problemy z egzekwowaniem tych praw do opieki nad dziećmi. Ja sobie wszystko z tego sprawę zdaję. Ale niepłacenie alimentów jest to okradanie własnych dzieci, a nie matki. O, i to bardzo, to jest w pierwszym rzędzie. Obok niego mamy machającego pana, który teraz próbuje się wykreować na pana, który jest taki miły, sympatyczny, taki pozytywny, a i ludzie już nie pamiętają, że kilka miesięcy temu był, jakby to powiedzieć, był synonimem obciachu, że tak dużo miał wpadek, wpadka za wpadką, wręcz upokarzania, ośmieszania naszego kraju na arenie międzynarodowej, te słynne łażenie po krzesłach w parlamencie, że tam stołkach czy czymś tam, krzyczenie hej szogunie i tak dalej. No ten człowiek był tak znielubiany, że przez niego konkretnie Platforma Obywatelska przegrała wybory. To, co ten człowiek wyczyniał, przelało tą czarę goryczy. Ludzie najpierw nie lubili jego, przez to on przerypał wybory, mimo że kontrkandydatów praktycznie nie miał. Podkreślam, Duda był bardzo słabym kontrkandydatem. Dudę prawie nikt nie znał. Moim zdaniem pan Kaczyński wystawił Dudę dlatego, bo nikt inny nie chciał walczyć z Komorowskim. Nie było dobrych kontrkandydatów. Także to nie Duda wygrał wybory prezydenckie, to Komorowski przegrał wybory prezydenckie, a Duda po prostu był najmniej słaby z tych innych kandydatów. I mówię to jako człowiek, który szanuje prezydenta Dudę, ale to nie on wygrał wybory, to Komorowski je przegrał, tak? I teraz nagle wszystko zapominamy. Nagle Komorowski mówi, że jaki to on jest pozytywny, to dlaczego człowiek, który na jakiejś jego manifestacji podniósł do góry krzesło, po prostu krzesło, dlaczego ten człowiek miał sprawę karną, dlaczego ten człowiek siedzi, zdaje się, do dzisiaj siedzi w pierdlu za podniesienie krzesła? Słuchajcie, ja naprawdę uważam, że okej, trzeba szukać sprawiedliwości. Trzeba szukać sprawiedliwości również w sądzie, jeśli trzeba. Ale jest zupełnie co innego, jak ktoś próbuje cię na przykład zniszczyć, doprowadzić do śmierci, a co innego, jak ktoś po prostu trzyma sobie krzesło, a tutaj z drugiej strony mamy zarzuty, że ktoś tym krzesłem próbował dokonać zamachu. Z kilkudziesięciu metrów podnosząc krzesło do góry. No oczywiście możemy powiedzieć, że to jest złe służby, złe policja, jak tak można. No tak, tylko dlaczego pan prezydent, nie ułaska? Dlaczego pan prezydent się nie był uprzejmy wypowiedzieć, że to może odpuśćmy tego chłopakowi. Wystarczy, żeby poszedł do sądu i powiedział: ja mu wybaczam, proszę, nie chcę, żeby było cokolwiek robione, ja mu wybaczam, uważam, że nie zrobił nic złego. Chłopak by dostał dużo mniejszy wyrok, prawda? Nie zrobił tego. Taki pozytywny człowiek, taki pozytywny, bo wiecie, jest zasadnicza różnica, że ktoś jest winny, zrobił coś złego, tak, niech gnije w pierdlu. Natomiast człowiek, który miał krzesło, jeszcze jakby mu powiedzieli, że on próbował znieważyć tego prezydenta, bo to było przypomnienie tego, co pan Komorowski odchrzaniał w parlamencie Japonii, tak? Bo tam właził po tym krześle, prawda? To jeszcze, tylko że za to maksymalnie jest grzywna. Natomiast tutaj, że to był zamach na prezydenta. Dalej. Czepiamy się, że teraz nie ma wolności słowa, że jest pełno memów o tym, jak to Duda ma pretensje do ludzi, którzy zamieszczają o nim memy. Przypomnę wam tylko tyle. Antykomor.pl. Była sobie taka strona założona przez człowieka, normalnego, zwykłego człowieka. Każdy z nas mógł nim być. Nawet ja mógłbym nim być. Który założył sobie stronę, gdzie były memy o Komorowskim. Temu człowiekowi wjechali terroryści na chatę, położyli go na glebę, natomiast skonfiskowali mu sprzęt i tak dalej. Pozytywność, prawda? Niesamowita pozytywność. Kogo mamy dalej? Dalej mamy pana, z którego niektórzy się śmieją, że w tym momencie to robi gest nazistowski. Nie wierzę, że robi gest nazistowski. No, natomiast to jest na pewno niefortunne, natomiast kojarzy mi się z zamawianiem 5 piw. I dlaczego mi się kojarzy z zamawianiem 5 piw? Dlatego, bo ten pan był uprzejmy w takim dziwnym stanie występować na arenie międzynarodowej kilka razy, że teraz jest w internecie pełno memów o tym, że jest alkoholikiem. Czy jest alkoholikiem, czy nie jest alkoholikiem, nieważne. Ważne, że zachowywał się kilka razy na arenie międzynarodowej tak, że wszyscy myślą, że był pijany.
I to nieważne, czy był, czy nie był. Co to on nie ma obstawy, on nie wie jak wygląda, nie mógł mu nikt powiedzieć, panie prezydencie Kwaśniewski, wygląda pan, jakby pan był pijany. Ja rozumiem, że pan jest chory, że nie wolno i tak dalej, ale proszę nie występować, bo pan ośmieszy Rzeczpospolitą. Nie ma ludzi, przecież z prezydentami i byłymi prezydentami chodzi cała świta. I tyle. No, że to jest ewidentnie zawłaszczone politycznie, to już w ogóle nie ma w ogóle co na ten temat rozmawiać. Jest ostro zawłaszczone politycznie, ale to jeszcze nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że w zasadzie nic się nie zmieniło od ostatniego marszu KOD-u, jeśli chodzi o poziom wiedzy wśród uczestników KOD-u. To nadal są ludzie, którzy poszli na ten marsz, bo tak. Nawet nie będę tutaj spekulował, czy im zapłacono, czy im nie zapłacono. Natomiast tam słyszałem różne takie dziwne rzeczy, które mogłyby świadczyć o tym, że tam powiedzmy niektórzy byli bardziej profesjonalni niż inni. O tak to ładnie nazwijmy. Ale to są nadal ludzie, którzy walą frazesami, walą ogólnikami, nic ich nie interesuje. Ale co gorsza, tam się pojawiły takie, jakby to ładnie powiedzieć, tam się bojówki pojawiły, powiedzmy to sobie wprost. Takie bojówki, których zadaniem było odpędzanie niewygodnych dziennikarzy od ludzi. Powiem wprost. Jak to mniej więcej wygląda? Powiem chociażby na przykładzie naszym, tak? Wygląda to tak. Idziemy sobie grzecznie, mile, sympatycznie. Każdy, kto oglądał mój materiał poprzedni z Marszu KOD-u, wie, że ani nie byłem nachalny, ani nie byłem niegrzeczny, byłem bardzo miły, sympatyczny, nawet miałem bardzo dużo niepochlebnych komentarzy na zasadzie takiej, a ty to w zasadzie głaskałeś tych ludzi z KOD-u, ty mówiłeś, że się z nimi zgadzasz, ty dlaczego ty byłeś dla nich taki miły, sympatyczny? Za to w internecie na mnie hejty poleciały, ale taki jestem. Ja jestem miły, sympatyczny, a jak ktoś mówi z sensem, to nawet jak ja się nie zgadzam z ogólną jego takim przesłaniem, to jak tutaj w tym momencie mówi z sensem, to ja się z nim zgadzam i ja mu to powiem, bo ja jestem obiektywny i na tym ten obiektywizm polega, tak? No i rozmawiamy sobie z ludźmi. Rozmawiamy sobie z ludźmi, którzy chcą z nami rozmawiać, bo my nie jesteśmy taką, nazwijmy to kanałem, który podchodzi i drze z kogoś łacha, nie? My nie robimy na zasadzie, rozporek ci się rozpiął, ha, 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 a potem przebitka na rozpięty rozporek u kogoś innego. Wiemy, że są ludzie, którzy tak robią, kogoś to śmieszy, ja nie hejtuję, sam lubię mnie tam pooglądać tego typu kanały, chociaż też daję sobie sprawę, że jak ktoś wie, że ktoś jest z takiego kanału, no to później może nie chcieć z nim rozmawiać. Z nami ludzie chcą rozmawiać. My podchodzimy, zaczynamy od dzień dobry. Czy ma pan, pani czas z nami porozmawiać? Czy ma pani ochotę z nami porozmawiać? Tak? Super. Nie? Do widzenia. Mniej więcej tak to wygląda. Nie jesteśmy nachalni. Podchodzimy, rozmawiamy z ludźmi. Rozmawiamy dokładnie na takiej samej zasadzie jak na ostatnim Marszu KOD-u, czyli grzecznie, miło i kulturalnie, acz pomiędzy pytania takie, które im są wygodne, czyli po co tutaj pani jest, po to, żeby mogli wygłosić sobie te swoje tezy. Niestety często frazesy, ale ja cały czas liczę, że tam się pojawi coś takiego porządnego, coś merytorycznego i będzie można zrobić merytoryczną dyskusję, bo to wcale nie jest tak, że jestem antykod. Może antykod coraz bardziej, bo mi się nie podoba to, co widzę, nie podoba mi się zawłaszczanie, robienie tej polityki, bo KOD robi politykę i nie nazywa tego polityką. Ja lubię, jak się rzeczy nazywa po imieniu. Niech KOD powie wprost. Jesteśmy partią polityczną, ultranowoczesną platformą, która na hejcie na PiS zamierza się wypromować. Tyle, tak? I jest okej. Natomiast oni coś tam takie nie wiadomo, o co chodzi. Ale tak, ale na pewno jestem pozytywnie do ludzi, ponieważ jest to, jak już wiele razy mówiłem, to są patrioci. Patrioci, którzy są dobrze. I teraz tak, podchodzę, miło sobie rozmawiamy i tak dalej. Cały czas zawsze mam nadzieję, że będzie szansa na merytoryczną dyskusję, ale jeśli nie ma merytorycznej dyskusji, no to zaczynam pytać, tak? Jeśli ktoś mi mówi, że jestem tutaj, ponieważ PiS nas okrada, no to się pytam, jak PiS nas okrada? Bo w zasadzie każda partia polityczna nas okrada, ponieważ każda partia polityczna zabiera nam pieniądze w formie podatków. I to rzeczywiście jest taka usankcjonowana prawnie kradzież, ponieważ jeśli nie musisz dać te pieniądze, może nie kradzież, wymuszenie. To jest usankcjonowane prawnie wymuszenie. Musisz dać te pieniądze, a jak nie dasz, spotkają cię bardzo negatywne konsekwencje, pójdziesz siedzieć. I dlatego, że robi to państwo, to jest okej. Natomiast gdyby to zrobił każda inna
inna instytucja niż instytucja państwowa, to się nazywam wymuszeniem. Więc nawet okej. No tam, ale każda partia polityczna tak robi, no. Przynajmniej w krajach europejskich. Oczywiście są kraje, które mają tak gigantyczne na przykład zasoby mineralne, że mają tak duże pieniądze na przykład ze sprzedaży ropy czy gazu, że nie pobierają podatków, a nawet więcej. Za sam fakt, że się urodziłeś w tym kraju, to każdy, no wiem, członek, obywatel takiego kraju dostaje pieniądze. Są. Ale tak nie ma w Polsce. Tak nie ma w ogóle nigdzie chyba w Europie. No to każda. No ale to się pytam, jak PiS okrada. No, bo okrada w ten sposób, że nie wiem. No dobra. No to jak nie wiem, no to zaczynam rozmawiać. A może chodzi o podatki? Tak, tak, właśnie o podatki. No dobra, ale czy PiS nam podwyższył podatki? No chyba nie. A Platforma podwyższyła podatki? No tak. To dlaczego protestował pan, jak Platforma rządziła? Cholera nie. Wiecie, jaki to ma cel? To nie ma cel darcia łacha z tych ludzi, bo ja nigdy nie drę łacha z tych ludzi. To ma cel otworzenia oczu. Otworzenie oczu tym ludziom. Zadawanie pytań sprawia, że normalny człowiek, a ja wierzę, że na Marszu Kobiet jest cała masa normalnych ludzi. Normalny człowiek, jak mu się zadaje pytania, takie nakłaniające do myślenia, to on zaczyna myśleć. I w pewnym momencie on sam sobie uświadamia, cholera, nie wiem po co tu jestem. Cholera, ja tu jestem dlatego, że mi powiedzieli, że PiS jest zły, ale nie przedstawili żadnych konkretnych argumentów. Cholera, to jest faktycznie cała masa polityków. Począwszy od Ryśka, kredyt we franku w Petru, poprzez koleżankę Kejego, której ostatnio Kukiz wyciągnął, że była w Unii Wolności. Petrus zresztą też był w Unii Wolności. Mamy prezydenta Komorowskiego, tak miłego i sympatycznego, że Platforma przez niego nie jest u władzy. Mamy prezydenta 5 piw. Mamy panią Kopacz, która się zgodziła przyjąć nam tutaj imigrantów i przez to mamy problemy. Mamy całą masę polityków skompromitowanych, których Polacy słusznie powiedzieli im sayonara, a teraz oni próbują wrócić. Cholera, coś jest nie tak. I właśnie o to chodzi, wiecie. Bo to, nie chodzi o to, ja nie jestem pisiorem. Wiele razy to mówię, nie jestem pisiorem. Gdy PiS robi źle, ja bardzo mocno to punktuję, bardzo mocno pokazuję, że PiS robi źle. Zobaczycie, jak nie zostawię suchej nitki na Mieszkanie Plus. Cały ten vlog już jest nagrany, tylko czeka, aż zostanie ładnie zmontowany. Ale ja też nie chcę takiej wańki wstańki, bo całym problemem Polski jest to, że my wybieramy pewnych polityków. Ci politycy jakiś czas z nami rządzą. Rządzą tak źle, że mamy ich serdecznie dość i chcemy ich odsunąć od władzy. Więc wybieramy innych polityków, którzy znowu rządzą tak źle, że mamy ich serdecznie dosyć. I żeby tych odsunąć od władzy, wybieramy tamtych poprzednich. I efekt jest taki, że jak sobie dobrze poszperacie cię w tych filmach Sejmu Kontraktowego, to zobaczycie, że większość dzisiejszych rozgrywających dzisiejszej sceny politycznej już wtedy była i była bardzo wysoko postawiona. Na przykład Donald Tusk. Młody chłopak jeszcze wtedy, już wtedy był. No prawie wszyscy wtedy byli. Co to oznacza? To oznacza, że mamy coś takiego jak Korwin powiedział. Że my nie mamy wolności, my nie mamy demokracji, my tylko możemy demokratycznie wybrać sobie pana, który nas będzie batem łoił po plecach i kazał zapierdzielać. To ja za taką demokrację dziękuję. I teraz właśnie mi się nie podoba to, że KOD próbuje nam przywlec znowu taką demokrację, powiedziałbym, no przywlec tych ludzi, którzy już byli i którzy się nie sprawdzili. Bo żeby KOD nie kumał się z tymi politykami. Mam wrażenie, że trochę dla kasy, bo Platforma ma pieniądze. Przecież tam te billboardy kosztowały, te ulotki kosztowały. No ale nieważne. Gdyby KOD się nie kumał z politykami, to jeszcze rozumiał, ale on się kuma z politykami. I coraz bardziej on może być siłą polityczną, a ludzie tego nie chcą. No bo jak koalicja KOD wejdzie do władzy, to w tym momencie jest... w tym momencie co jest? No, w tym momencie mamy jakąś egzotyczną koalicję z jednej strony platformerców, czyli niby liberałów, z komuchami z SLD. No, tak nie można, dobra. Ale nieważne. Rozmawiam sobie z ludźmi, co się dzieje. No, dzieją się takie akcje, które znamy z manifestacji telewizji Trwam.
Autentycznie. Tak, porównuję je w tym momencie organizację Marszu KOD do organizacji telewizji Trwam. Wiecie, co się dzieje? Dzieje się to, że rozmawiasz sobie normalnie z człowiekiem. Z człowiekiem, który chce z tobą rozmawiać. Człowiekiem, któremu się zaczynają otwierać oczy. I jak już zaczynają się temu człowiekowi otwierać oczy, on cały czas chce z tobą rozmawiać. Rozmawia z tobą, nie mówi, przepraszam, ta rozmowa staje się niewygodna, skończmy. Nie. Cały czas chce z tobą rozmawiać. Co się dzieje? Podchodzi osoba trzecia i jest chamska, agresywna, wulgarna i w najlepszym wypadku to wbija się ramieniem, próbuje na siłę zabierać mikrofon, na siłę się do tego mikrofonu przypierdzielać, na siłę coś mówić, żeby przerwać rozmowę, bo za chwilę ten człowiek albo mu się otworzą oczy, albo powie coś, przez co ja będę miał na taśmie dowód, że ten człowiek nie wie, po co tu jest. Więc bojóweczka, bo to się właśnie nazywa bojóweczka, przerywa tą rozmowę po to, żeby nie doszło do czegoś, co jest dla organizatorów niewygodne. Bo to nie jest niewygodne dla uczestnika KOD. Bo uczestnik KOD, gdyby to było dla niego niewygodne, to on by to powiedział, prawda? Jemu się otwierają oczy. To jest dla niego dobre, on tego chce. On zaczyna myśleć. To jest polski patriota, który po prostu jest ogłupiały. I jak mu się otwierają oczy, to jest interwencja. Interwencja zupełnie jak cholernych guru w sekcie, w momencie, w którym przychodzi się i rozmawia właśnie z kimś takim z sekty i zaczyna się zadawać członkowi sekty takie pytania, że mu się otwierają oczy, natychmiast przychodzi i interweniuje guru. I to jest właśnie taka interwencja. Ja to tak odbieram. I to tak, w najlżejszej formie to jest wcięcie się w rozmowę, przerwanie tej rozmowy, potem obrażenie, bardzo często ad personam, na zasadzie jesteś gruby, jesteś brzydki, jesteś brodaty, pocisz się, czyli na poziomie gimbusa, totalnie na poziomie gimbusa, tyle że takiego 50-letniego gimbusa, swoją drogą jeszcze grubszego, jeszcze brzydszego i z krzywym ryjem, tak. A to jest tyle, żeby przerwać, żeby wyprowadzić z równowagi, żeby zabrać tamtego człowieka, a na końcu jak już sobie widzą, że tamten człowiek odszedł, że rozmowa się przestała kleić, że już nie ma, ja sobie nie życzę z panem rozmawiać. No dobrze, nie życzę sobie pani rozmawiać. To po jakiego grzyba się pani wcina w rozmowę? No to ja też sobie nie życzę z panią rozmawiać. To pani się wcięła, czy to pan się wciął? Pan mi złapał mikrofon i trzymał go i w ustach i zaczął mi coś tam bluzgać, tak? To jest dokładnie tak. Wczoraj mi koleżanka opowiedziała taką sytuację. Miała spinę z sąsiadem. Ten sąsiad był uprzejmy dzwonić do niej telefonem. Tam dzwonił. No to coś jej tam wyzywał, a potem jak ją zwyzywał, to mówił, ja sobie nie życzę z tobą rozmawiać i odkładał słuchawkę. No dokładnie tak samo. I to była wersja najlżejsza. Ponieważ w wersji takiej najbardziej brutalnej, no to ktoś mi groził, że mnie pobije. No, oczywiście okazało się, że ludzie byli mocni w gębie, bo jak stwierdziłem, dobra, chcesz mnie pobić, chodź. I obrażanko, takie klasyczne gimbusiarskie obrażanko, no człowiek jak sprawdził blef, no to będzie mógł obrażać, jednocześnie się wycofywać, nie? No, jakie to jest niskie. Ja oczywiście nie mam ochoty nigdy się z nikim bić, ale no to też nie będzie tak, że ktoś mi zagrozi, że mnie pobije, to ja będę uciekał. No, i wiecie, jak takie rzeczy robią na internecie 10-latkowie, ogłupiali z hejtu, bo jakiś król YouTube'a im powiedział, ten człowiek jest zły, jego trzeba gnoić, to jest śmieszne. Znaczy nie, to jest przerażające i żenujące, jak ktoś tak z dziećmi, jak ktoś tak dzieci mógł ogłupić. Natomiast jak ktoś ogłupił tak 40-50-latków, no to już jest straszne, bo wiecie, mówi się, że hejterzy to są tylko dzieci, którzy są ogłupiałe i oni z tego wyrosną. To się okazuje, że nie wszystkie. Że 45-10-latków też można doprowadzić do takiego stanu, że będą grozić pobiciem w imię jakichś wyższych racji. No i to jest dokładnie tak jak moherowe... to jest dokładnie tak jak na moherowych marszach. Bo wiecie, na przykład chodziłem na marsze narodowców. Też z kamerą. Też jest na ten temat... Zresztą na ten temat filmy na moim kanale. Też nie chodziłem tam, żeby im powiedzieć, o, jesteście wspaniali, bo ja mam stosunek neutralny, czyli widzę i niefajne rzeczy tu i tak dalej, tak? Żaden narodowiec nigdy nie groził mi pobiciem. Raz, jeden, jedyny w życiu, ktoś mi powiedział, że mi, przepraszam za wyrażenie, jebnie, na marszu
na których były środowiska narodowe, ale to było mniej więcej tak, to był ten marsz, którego uczestnicy zostali pomówieni przez Gazetę Wyborczą, że są nazistami, bo tam Gazeta Wyborcza nazwała ten marsz marszem nazistów. No to ja stwierdziłem, że sobie zrobię taki śmieszny materiał i że będę szukał na tym marszu nazistów. No i tak zadawałem ludziom pytanie, gdzie tu są naziści, gdzie tu są naziści, gdzie tu są naziści. W pewnym momencie podszedł do mnie policjant. Policjant do mnie poszedł, podszedł i mi powiedział, że jak nie przestaniesz, kurwa, obrażać tych patriotów, to cię jebnę. No, policjant. Podszedł do niego za chwilę drugi policjant i powiedział, ty stary, on sobie jaja robi, spokojnie, spokojnie, ten gliniarz się speszył i poszedł. Ale uczestnik marszu nigdy na marszu narodowym. Natomiast na marszach moherowych, tych takich, i to takich najbardziej hardkorowych, organizowanych przez telewizję Trwam, rzeczywiście są takie jazdy, że podchodzisz do uczestnika, zaczynasz z nim rozmawiać i nagle się pojawia cały tabun takich babć moherowych i dziadków moherowych, którzy dokładnie przysłuchują się, o czym rozmawiasz. Dopóki rozmawiasz właściwie, czyli ojciec dyrektor naszym, tym co najmniej naszym świętym jest, do którego się modlimy, to jest okej. Okay. Natomiast w momencie, w którym zaczynasz zadawać jakieś takie pytanie, że dobrze, no to mówimy o wspieraniu biednych. A słyszał pan o tym Maybachu ojca dyrektora? No realnie cała tutaj od razu wchodzi taka babcia, która jeszcze chwilę temu wyglądała na taką, która nie jest w stanie ze sobą nic, ledwo chodzi, tutaj wchodzi ci barkiem, oddziela ci od rozmówcy, próbuje wyrwać mikrofon i tak dalej. Dokładnie takie same jazdy były na Marszu KOD. Łącznie z grożeniem pobicia, i to mimo tego, że wszędzie było pełno gliniarzy, czyli ja rozumiem, że to było takie puste, że ktoś po prostu chciał być śmieszny, na zasadzie, a może cię znajdę, może wiem, gdzie mieszkasz, tego typu żenujące. Mam nadzieję, że to się nagrało dokładnie. W tej chwili Wąski kanał ma całą surówkę, przegląda ją, obrabia i montuje. Niedługo będzie ten film na kanale. Sądzę, że będzie bardzo mocny, ponieważ tak jak poprzedni, to była rozmowa z ludźmi, którzy byli polskimi patriotami. Polskimi patriotami, natomiast nie do końca wiedzieli, po co tam są. Tak teraz będzie cała masa rozmów z polskimi patriotami, którzy nie do końca wiedzieli, po co tam są, brutalnie przerwana przez zdziczałe bojówki. I teraz tak, oczywiście nie mam żadnego dowodu, że to były zdziczałe bojówki wynajęte przez KOD, ale jeżeli to były zdziczałe bojówki, tak nazwijmy to samozwańcze, to jeszcze gorzej. Bo to znaczy, że ten jad nienawiści już tak bardzo ludziom w mózgach namieszał, że do tego doszło. Tyle, moi kochani. A swoją drogą jeszcze taka ciekawostka. Wiecie, że marsze KOD-u zaczęły być bardzo komercyjne. Na ostatnim marszu KOD-u była zbiórka pieniędzy. Zbiórka pieniędzy do puszek i próbowałem jedną z tych osób zapytać, a na co konkretnie idą te pieniądze. Zgadnijcie, jaka była odpowiedź. No, nie była merytoryczna. Trzymajcie się, kochani. Bardzo proszę o łapki w górę, bardzo proszę o komentarze. Zapraszam do oglądania pozostałych moich vlogów. Pa, pa!